zachwycony tak przedziwną toaletą. Jak tu pięknie, jak wspaniale, zaraz skoczę na ten parkiet i wywołam istną burzę. I do tańca zaraz staję z piękną panną Kizią Mizią. Kizia Mizia w żółtej szarfie, w wielkiej kryzie, w sukieneczce tańczy białej. Czy widzicie Kizię Mizię? Ze skóry nie wyskoczył. Przy muzyce idzie kociej, do wieczora bal ochoczy. Kot nie może być niezgrabnym, jakby niedźwiedź, jak i bury. Gdyby ruszać się nie umiał, któż by łowił? Myszy, szczury? Jakoś... Wcale nieźle się zaczyna. Chwalić Boga, że rodzice do takiej szkoły mnie dali, że oprócz tańca i jedzenia obce inne są mozoły. Teraz tylko do spiżarni i do kuchni znaleźć muszę drogę i najpierwszym uczniem w szkole na mój honor zostać mogę. Jakoż dobrał sobie Pimpuś kompanię tęgich kotów i wyprawił się do kuchni na naukę dalszą gotów. Przyszliśmy tu zajrzeć w garnki. Pani Piętka z wałkiem stała przy stolnicy pełnej ciasta. Ale nie, a nie cnoty, masz mi z kuchni mysie dziurę. Jaki taki bliższy proga umknął zręcznie przed pogonią, a zaś reszta się spotkała z pani Piętki twardą dłonią. Płacze Kizie.